Środa, czwarty tydzień Wielkiego Postu. W pierwszym czytaniu z Księgi Proroka Izajasza słyszymy jedno z najpiękniejszych zdań, z najpiękniejszych myśli na temat miłości Bożej do Izraela, miłości Bożej do nas. Czytamy takie zdanie: czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Tak mówi Pan Bóg w odpowiedzi na to, co mówi Syjon, to, co mówi Jerozolima, to, co mówią mieszkańcy. Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Może być takie wrażenie, że Pan Bóg o nas zapomniał, że nie pamięta o nas, że nas opuścił. I Pan Bóg tłumaczy w bardzo prosty sposób. Ludzie kochani, czy kobieta może zapomnieć o dziecku, które karmi piersią? Nie da się zapomnieć, nie da się zapomnieć, każdy to wie. Czy ona nie może mu okazać miłosierdzia wobec syna swojego łona? I tu można tłumaczyć dwojako. Albo tak, jak zostało przetłumaczone, czyli ta, która kocha syna swego łona, albo w znaczeniu innego czasownika, czyli czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, czy może nie okazać miłosierdzia wobec syna swego łona, albo tak jak tutaj, ta, która kocha syna swego łona. Generalnie rzecz biorąc, no, chodzi o kobietę, która, no, zwłaszcza w tamtej epoce, w tamtej kulturze, kiedy dziecko było absolutnie błogosławieństwem, jak może o nim zapomnieć? No nie może zapomnieć po prostu. Ale może się zdarzyć, że gdyby nawet ona zapomniała, to Pan Bóg o nas nie zapomni. To jest tylko nasze poczucie, że jesteśmy zapominani. Jak dziecka, które krzyczy, bo wydaje się mu, że matka go zostawi. To dziecko krzyczy, płacze, bo ono jest za małe, żeby zrozumiało, że matka go nigdy nie zostawi. My naprawdę bardzo często reagujemy tak jak małe dzieci wobec Pana Boga, bo nam się wydaje, że już Pan Bóg nas na chwilę zostawił, już. Więc krzyczymy, tupiemy, no bo świat się nie zawala. Naprawdę, Pan Bóg nas nigdy nie opuści. Psalmista opowiada o tym, jak Pan Bóg jest łagodny i miłosierny i że jest nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. I to słowo nieskory do gniewu często tłumaczymy z hebrajskiego wyrażenie erech apaim, czyli długiego nosa, albo nozdrzy dokładnie, że on ma taki strasznie długi nos, że jak się zdenerwuje człowiek, to on wtedy ma nos czerwony. Więc Vayichar Av, rozgniewał się Pan Bóg, czyli nos stał mu się czerwonym. Więc mieć długi nos znaczy, że się nie denerwuje, to znaczy nie jest zagniewany, no bo zanim dojdzie to zdenerwowanie do końca nosa, to mu po prostu przejdzie. Więc w tym sensie to jest takie bardzo, byśmy powiedzieli, obrazowe, czy proste pokazanie, że Pan Bóg jest bardzo, bardzo cierpliwy. I myśląc o tym prostym ukazaniu, czy takiej prostej metaforze, trzeba sobie uświadomić, że cokolwiek czytamy w Biblii, to jest takie opisywane, tak jak w naszym życiu, opisujemy językiem tak, jak potrafimy. Że my naprawdę tylko próbujemy opisać Pana Boga, ale to nie jest tak, że wiadomo, jaki Pan Bóg jest. Pewne rzeczy możemy wiedzieć, ale ciągle musimy mieć tę świadomość, że to jest takie nasze ludzkie opisywanie, że my mniej wiemy o Panu Bogu niż naprawdę On jest, że to ciągle jest takie nasze po prostu biedne ludzkie wypowiadanie się, a przecież Pan Bóg jest ponad tym wszystkim o wiele większy, o wiele bardziej niepojęty, o wiele bardziej nieogarnięty przez nas. I też o wiele bardziej miłosierny. O wiele bardziej nas Pan Bóg kocha, niż my to potrafimy ująć w słowach. Ewangelia opowiada o tym, jak Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. No i następuje cała dyskusja Jezusa z Żydami. Ale zwróćmy uwagę na to pierwsze zdanie, że prześladują Jezusa, bo uzdrowił w szabat. Czyli nie dość, że robi dobre rzeczy, nie dość, że robi dla nich coś dobrego, to oni go prześladują. Dlaczego go prześladują? Był zakaz pracy w szabat, to prawda. Ale czy był zakaz uzdrawiania? Czyli go traktują jako lekarza? Nie widzą w tym cudu? Oczywiście potem w tradycji faryzejskiej czy judaistycznej były różnego rodzaju koncepcje i niektórzy już tłumaczyli dokładnie, co to znaczy jest łamać zakaz pracy, czy co to znaczy nie łamać zakazu pracy. Więc to prześladowanie przede wszystkim wzięło się stąd, że oni przejęli się bardziej swoją interpretacją niż tym, co było zakazane w prawie. Co innego jest prawo, które mówi, że nie będziesz pracował w niedzielę, a co innego jest interpretacja, która wymyśla, że nawet pracą jest to, że ja kogoś uzdrowię.
Mówię o tym dlatego, że bardzo często jest tak, że my się w kościele również, czy w swoim życiu, tak skupimy na naszych interpretacjach Pana Boga, że potrafimy nawet zniszczyć drugiego człowieka za to, że on nie żyje zgodnie z naszymi interpretacjami, a nie myślimy o tym, że no one nie wynikają, one nie są jakbyś takie oczywiste w Ewangelii, czy nie są takie oczywiste w Piśmie Świętym, nie są takie oczywiste nawet gdzieś w tradycji wielowiekowej Kościoła i potrafimy nieraz naprawdę za to, że ministrant zadzwoni nie tyle razy dzwonkami, co trzeba, albo ktoś wstaje w kościele nie w tym momencie, co trzeba, potrafimy za tą interpretację już człowieka prześladować. Żeby po prostu dać sobie taki trochę spokój, jakby umieć zobaczyć dobro, umieć zobaczyć dobro tam, gdzie przecież Jezus zła nie robi. To nie jest robienie zła, żeby jednak umieć rozróżnić, co jest zwykłą ludzką tradycją i interpretacją, co może też być różne od tego, co jest boskie, co jest niezmienne. Bądźmy dobrzy, zwłaszcza dla tych, którzy czynią dobro. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.